Witam. Kolejny odcinek SnowRunnera, ponieważ poziom się podniósł, mogłem sobie kupić mniejsze opony na błoto i dzięki temu obniżyć zawieszenie i może nie będę się dzięki temu tak przewracał. Niestety jestem przy zaporze, a chciałem odkrywać wieże na jeziorze, więc czeka mnie jeszcze dojechanie tam, ale no cóż, tak... Bagażnik, tak, bagażnik dachowy jeszcze nie mogę, no trudno. To już wszystko jest, co tylko można by chcieć. Można by sobie jeszcze go pomalować. Na przykład, no, mam tylko jednego Chevroleta, czerwony. Bo ja wiem, to na pewno nie. Czarny? Mamy czarny? A jest! Okej, może być. Chociaż z drugiej strony... nie, dobra. No to jedziemy, opuszczamy garaż. Brum, brum. Światła. Ręczny. A wiem, że te opony tak średnio się na drogę nadają, ale tutaj w zasadzie po drogach nie jeździmy, więc... Okej, będzie dobrze. Wow! Trochę overreacting! No cóż, trzeba to mieć na uwadze. Chyba, że włączę sobie od razu napęd. Tutaj pewnie kamienie... bardziej będą oddziaływały na mnie, ale trudno. No i jest jakby twardsze zawieszenie, więc jak za bardzo się rozpędzą, to... SnowRunner Drift! Nie do wody, nie do wody, nie do wody. A, już bym leżał pewnie. Okej. Dobra, teraz może pomyślmy, którędy jechać, bo jeszcze tu mam wybór, mogę przejechać sobie tędy. Przez co uniknę jechania przez te błota. Ale... tak, mogę i nie mogę, bo już to minąłem. No dobra, jedziemy tak jak zwykle. Ja nie wiem, czy uda mi się dojechać do tej beczki mojej, żeby sobie zatankować. Poza tym nie wiem, ile tam zostało w tej beczce. Na pewno coś zostało, ale... A faktycznie, no nie są to najlepsze opony na drogę, bo coś tak się zachowuje, jakby nie miały w ogóle przyczepności. Jakoś tak zaczynam mieć wrażenie, że to chyba... nie jest najlepsze rozwiązanie, ale no jeszcze nie jechałem w terenie, więc w sumie nie ma się czym przerażać. Zobaczymy, jak się będzie jechało przez błota. Ała, to niemalże bolało. Teraz byłoby super nie wpaść do wody. Że takim zygzakiem jeździ, to nie przez to, że ja tak chcę, bynajmniej. No, ale cóż. Dobra, skręcamy do kopalni. Przewracamy się, a jakże. Ale na razie to jeszcze nie dramat, bo mamy wyciągarkę. Aha,
Ale nie mamy się za co złapać. Okej, chyba problem się zrobił, pewien. Hello? Nic zupełnie? No to trzeba umieć się przewrócić. Dobra, V, F nie ma. No to można tak było od razu. No cóż, holuj. No tutaj chyba jednak zrobimy sobie ciąć. O, witam. I teraz okazało się w międzyczasie, że ta konfiguracja w ogóle się nie sprawdza, ale ponieważ z uwagi na to, że czasami w komputerach dzieją się rzeczy, o których nie wiemy. No i też tak się stało. I nagranie poszło się wypasać na łąki. Tak, teraz tak, opony to nie, a nie, nie, no zaraz, zaraz, to miałem zainstalować to jednak podwyższone zawieszenie. I do tego opony. Ha, jakieś może. Nie wiem, nigdy nie jeździłem z łańcuchami, ale to raczej chyba na śnieg. Błoto wysoka, a błotne doskonałe, ale na trasie takie sobie. Zresztą takie chyba miałem. Nie, nie miałem. Miałem takie. Błotne. To nie, miałem terenowe, tak? Terenowe. Błoto wysoka, teren doskonała. Błoto wysoka, teren doskonała. To to samo, tylko mamy jeszcze lód, a tego nie potrzebujemy, więc założę sobie tak, jak było. Trudno. Najwyraźniej przewracanie się wchodzi tutaj w cenę tego, że możemy przejeżdżać przez teren. Dobra, jeszcze mapa. Czas. 6 rano, ok. No to jedziemy ręczny. Napęd. Ok, i on teraz tak jakby nawet w miarę lepiej jedzie. Światła. Nie, światła wyłączyć. Ok. Tutaj do wody nie mamy potrzeby wjeżdżać za bardzo. No, jest spora szansa, że teraz się tu gdzieś przewrócę, ale trudno. Mówiąc szczerze, idzie lepiej niż na tym fabrycznym zawieszeniu. Tak, taka trochę jazda na krawędzi. Ale przemieszczam się. No cóż, szybciej, szybciej. Tak. Postaw się, że. Okej. Jedziemy do wody. Ale tutaj woda jest trudniejsza do przejechania, ale znacznie krótsza. O, dźwięk jakbym tutaj, prawda, normalnie zahamował w miejscu. Okej. Powoli, 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 powoli. Powoli, bo. Ja tędy miałem jechać na pewno. A może i tak. A może i tak. Tak, już widzę, że tak. No cóż, w poprzednim filmie, którego nie ma, bo jakieś głupkowate ustawienia
Windowsie mi się powłączały jakieś telefony, jakieś ten stacjonarny komputer, połącz się z telefonem. Ciekaw jestem po co. Po to, żeby sprzedać nam więcej badziewi, tak? Których nie potrzebujemy. No tak, ale z tym fabrycznym zawieszeniem to już tu byłem zakopany. A tutaj proszę bardzo, jedziemy. Nawet może gościu nie ma przetrąconych pleców na tych kamieniach. Gościu, to ja jestem niby, tak? Ale z tego widoku to jednak raczej nie myślę o tym kimś w szoferce jako o sobie, tylko jednak właśnie gościu. W ten sposób to jadę ja, to prawda. Ale w ten sposób to jedzie sobie gościu. No jakże, nie ma jak się zakopać. Tak. Że jedźmy, nikt nie woła. Ale dobrze wiedzieć, że już mam opony z łańcuchami i w sumie mogę do Alaski startować. Tylko może jeszcze zróbmy zadania tutaj bardziej normalnym terenie. Ok. Czy tu gdzieś jest tunel? Garaż. Tunel. Ok. Czy droga tę wyprowadzi? O! Już tak zahamowałem, że aż mi podniosło tył. Ale możliwe, możliwe. Zawieszenie miało ciutkie jak w amerykańskim bądź francuskim samochodzie. A ponieważ ja zwykle nie jeżdżę jakoś bardzo szybko, więc uwielbiam mieć miało ciutkie zawieszenia. W sumie jedyny mój samochód, który nie miał miało ciutkiego zawieszenia, to był Ford Focus. No ale tu coś za coś. Bo ten Ford Focus trzymał się drogi jak przyklejony. Co mnie osobiście było na nic, bo tak jak mówię, jeżdżąc wolno, nie potrzebujemy jakiejś super przyczepności. Uhu, to było zdrowe grzmotnięcie. Dobrze, że mam ze sobą kilka części. Coś ktoś tu kracze. Jakieś ptaszysko kracze na temat. Tak, jednak wyciągarka, która działa mimo zgaszonego silnika, daje nam pewny advantage, ale oczywiście zdarzają się miejsca, gdzie nie ma się czego złapać i wtedy chyba mam mało paliwa. Ale jeszcze mam paliwo na dachu, więc spoko. Mm-hmm.
sumie to nie do końca jestem pewny, czy tędy jest szybciej. Tak. Sorry, ale jednak muszę zerknąć. Ok. W lewo. Zresztą, czy ja mam mało paliwa? No wcale nie, trochę mniej niż połowę. Podróż do Wyspowego Jeziora, a tam do naszej beczki. Pomin, plim, plim, plim. A, o, tu jakieś mam zaznaczone. Ale nie, nie, nie. Najpierw muszę jechać. Gdzie jest moja beczka? Aha, tu, co to jest? Przyczepa cysterna. O, i to pełna. Okej. Okay. Dobra, to będzie nasz pierwszy punkt. A następnie do tej wieży pojedziemy. Dobrze. Jeszcze gdzieś jest moja ta malutka przyczepka. Mogłem przyjąć, nie? Mogłem, ale... Ale nie przyjąłem. Och, well. Nie jestem do końca przekonany, czy ten czarny kolor mi się tu podoba. Ale zawieszenie jest kozackie. Iha, no jakby iha. Okej. Okay. Czy mogę sobie z niej zatank... A nie, to ja ją dopiero odkryłem. Okej. Okay. Zatankuj. Przyczepa cysterna. Okej, okej. Hej, no dobra. A gdzie jest moja mała przyczepka? A, tutaj. Aha. Nie, chyba, ja wiem. Nie, do tej na pewno dojadę. Chociaż może niekoniecznie. A, spróbujemy, raz się żyje. Mogę uzupełnić ten litr, który spaliłem na patrzenie. O, trudno. Ale gdzie droga ta wiedzie? A nie, dobrze, 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 jest dobrze. Troszkę objazdem, ale... Nie, okej, okay, dobrze, fajnie, że można się rozglądać myszką, tylko nie wiem czemu czasem ten widok się blokuje. Trzeba klikać. Trochę niefajnie to jest, bo jeżeli chcąc szybko spojrzeć gdzieś w bok, to się nie da. Dobra, jedziemy tutaj, choć mostu nie ma. Ale zobaczmy, co trzeba w ogóle, żeby most zbudować. A, deski. No, dobra. Jak będę miał jakieś deski, to wam dostarczę.
Nie tu. O, nie sięga. Ale może nie trzeba będzie. No, jedź. Jedź. Mając tak terenowy samochód, po co mi most? Dla doświadczenia, tak? Okej. O, a po co ja to odczepiłem? Przecież... Dlatego, że... Trochę mnie ciągnie w niewłaściwą stronę. Chyba, że się... O, coś, co ta kamera skaczesz? Chyba, że się złapiemy teraz gdzieś tam. Na przykład. I... O, drzewo. Ale nie szkodzi. No i jedźże, no. Krzaczek. Nie, tu na przykład. Okej. Ciężarówką łatwiej się tędy przejeżdżało, to prawda. Ale... Cóż to dla mnie, nie? Widzę cię, wieżo. Ładunkiem? Nie mam żadnego ładunku. Okej, tu leży moja przyczepa, która... Ha! Okej. Nie trzeba się było zatrzymywać raczej. Ale kiedyś tędy przejechałem, więc... Drzewa leżą w wodzie, więc będzie się chyba o co zaczepić. No i nie powinienem zatonąć, bo mam wysokie zawieszenie. Teraz już by przydało się skontrolować, co będziemy łapać, na przykład tam. Okej. Teraz gram na dwie ręce. Full professional. Tak, no lina ma trochę krótkawy zasięg. Nie widzę jakichś fajnych za... No, tu może, okej. Chociaż kawałeczek. Niewiele to dało. Chyba się zakopałem. No to może ty złap się tego. Okej, to by było na tyle. Nie. Raczej nie.
Dobra, spróbujmy tak. Żadnych tutaj ostatecznych rozwiązań, bo tu już nie ma się czego łapać. No, lenderek. Znaczy, gdybym jechał ciężarówką, to oczywiście, żeby było, bo bym miał większy zasięg tej liny, ale... A ty? Nic szczególnego nie możesz złapać. No cóż... tak, i to chyba jest koniec wycieczki na to miejsce. Dobra, przyjmijmy, że jednak mój zwiadowczy samochód jest trochę za mało zwiadowczy, jeśli chodzi o błotniste tereny. Dobra, ale zostań sobie tutaj. Przyjadę po ciebie ciężarówką kiedyś. Mapa ogólna. Za pora. Garaż. Miasto, garaż, okej. No. Bierzemy białą i jedziemy. A, białą. Ale może mam do niej jakieś rzeczy? Silnik? Tak, no ale już jest zamontowany. Nie, zawieszenie. Nie ma opcji. Opony. Błotne. O, a nigdy nie miałem błotnych. Zawsze miałem terenowe. A terenowe są to średnia, doskonała, wysoka, a błotne niska, doskonała, doskonała. No tak, po drogach jeżdżę niewiele, więc nabywam. Za mało pieniędzy? No to cóż, jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz. Żegnaj, ciężarówko. Skądinąd wiem, że raczej nie jest mi potrzebna. Sprzedaj i już nie mam za mało pieniędzy. Okej. Stosuj. Pony. Błotne. Nabądź. Okej. Nabądź. Wyciągarka. Może jakaś jest zaawansowana, ciężka, długa lina. Zaawansowana. 20 poziom. Dziękuję. No, 14. Okej, mąż, dobra. Koło zapasowe mam. W zasadzie, co by to... Nie. Dodatek serwisowy, duża rama? Nie, bez przesady. Dobra, może być to. Okej, opuść garaż. O, jedziemy! A, nie jedziemy, jedziemy! Jedziemy autostopem. Aż tak, że już? No nie no, konieczny jest jakiś silnik do tego obozu. Tylko nie wiem, czy w ogóle są jakieś opcje, bo nie było opcji w silnikach, żeby kupić za bardzo. A nie wiem, czy uda się znaleźć. Okej, dobrze, ten zjazd tym wozem może być dość... trudny, bo tu wąsko.
Częściami się raczej nie martwię, bo części wiozę ze sobą dużo. Wow, 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 wow! Dzięki. Pięknie się zacięło. The Tower. I chyba tutaj miałem skręcić. Jakbym skręcał od razu, to nie musiałbym się cofać, ale... Liczy się efekt. Jest skręcone, jest. Teraz nie przewróć się. O! Zaraz będę miał kapcia i będę używał moich kół zapasowych. No tak, tak, tak. Zaraz się w ogóle przewrócę i tyle będzie. W zasadzie już prawie nie mam zawieszenia, ale choinka całkiem spora. Dobra, może naprawmy to zawieszenie. Napraw. Koła. Nie, zawieszenie. Napraw. Dobra, jedziemy. W sumie tutaj niskie biegi są takie troszeczkę zbędne, bo blokady są na stałe. Chyba, że gdzieś chcę jechać naprawdę wolno, ale czy ja chcę gdzieś jechać wolno? Nie w tej grze, na pewno nie w tej grze. Mogę w grach jeździć wolno? Nie. Chyba, że w Euro Truck Simulatorze, ale to tam można po prostu wyłączyć mandaty i jeździć szybko. Zresztą, nie trzeba wyłączać mandatów, bo co to? Punktów karnych nie ma, nie ma także. End of game, o! Tak. Cóż, wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. No tutaj moc silnika jest wyjątkowo ujemnym plusem. Ale no nie wiem. Może jakaś inna ciężarówka tego rodzaju, podobna, zwiadowcza, z większym silnikiem. Może można kupić, sprzedać tą, wymienić coś. W sumie to nie pamiętam, czy ja tą kupiłem, czy znalazłem gdzieś. Z tego co pamiętam, to do tunelu jest tędy. Chyba przedtem był tutaj drogowskaz. A może był wcześniej i go nie zauważyłem. A tu będzie wąsko i stromo. Zaraz się zahaczę o choinkę i tyle będzie. A może nie. Może po prostu braknie mi mocy?
je. Aha, za coż ty się tu zahaczył? Bez sensu. Tak, trzeba najpierw przestawić kamerę, a potem. A potem dopiero łapać. No ale cóż. No w sumie to. No to zaraz się wyrwie. A, ręczny! Aha, dobra, miałem ręczny, no bo tak. Czy tu coś pomogą niskie biegi? Nie, chyba nie. Wow! Prawie się wyrwała choinka i nic z tego. No. Stójże. Oj, zaraz się przewrócę, nawet tutaj się przewrócę. No tak. Wrażenia FPS-y mi spadły. Okej. Kamero! O! Dobry zaczep. Tak. No jak trzeba jeździć na klawiaturze na dwie ręce, to... To już jest niełatwo tutaj operować tym wszystkim. Wiem. Padem jest łatwiej. Ale nie dla mnie. O, ptaki. Wyglądają jak jakieś takie pterodaktyle. Okej, czemu niskie? Tam. O, tak, ja się tu na widoczki patrzę. A tymczasem droga wiedzie i nędy. Trochę sporo spaliłem jak na taki przejazd. No, rzesz. Ile fajniejsza byłaby jazda tym pojazdem, gdybym miał moc, power. Clarksonowi by się nie spodobał. W co grzmotnąłem znowu? Zbliża się noc. Nie wiem, czy dobrze jadę. Chyba dobrze. No, zaświeciłem światła i widać troszkę lepiej, więc noc nadchodzi. Kamero! Jak się przewrócę, to będzie twoja wina. Co mi niskie biegi, jak to coś i tak jeździ tylko na niskich biegach. Albo wcale. Dobra, wyrwaliśmy choinkę. O, rzesz.
No taki jestem trochę uparty, nie? Bo mam przecież też inną ciężarówkę. Ale znowu tamta jest bardziej wywrotna. Ale jest w stosunku do swej masy o wiele silniejsza. Więc no nie wiem. Właściwie to tą ciężarówką dość sporo udało mi się odkryć. Damy jej szansę. Ja już jestem blisko. Tylko, że blisko to nie znaczy, że na miejscu. No teraz jest trochę z górki. No, drogowskaz był. Niepotrzebnie patrzyłem na mapę. Oczywiście mogę pojechać tą ciężarówką i wyciągnąć Chevroleta z błota. Mogę, mogę. A jakże? And here is a tunnel. Proszę bardzo. Jezioro wyspowe. Czy nie mogłoby zapamiętać tej decyzji, że pomijamy wszystkie te wstępy? No ja byłbym za. Tak, tą też jedziemy do cysterny, bo czemu niby nie? Skoro odkryłem cysternę, to najpierw ją wyssam do końca, a następnie dopiero potem przeciągnę do sklepu z cysternami. Zresztą w zasadzie mógłbym ją sobie przyczepić teraz. Tylko, że nie, no. Nie mam zapasu mocy do tego, żeby sobie ją przyczepiać. Zatankuj. Okej. Okay. A, to w module ładunkowym wcale nie mam tak znowu dużo tej ropy, czy co to tam jest. Benzyna może być, bo to w końcu Ameryka. W sumie tutaj mam moduł ładunkowy. Może mógłbym jakieś deski przywieźć, nie? To miałoby jakiś sens, ale nie wiem, nie wiem. Ale chyba nie będę przejeżdżał obok punktu pobrań. Skoro mi się wyświetla, że mogę załadować, to pewnie mogę załadować, ale na pewno tylko jedno. Ok, robi się ciemno, mapa, czas. No dobra, mapa i ten. Czy może pewnie są mody, które wyłączają wpływ czasu. Wiecznie mamy dzień, no ale jak się jedzie przez znane tereny, to owszem, można sobie orzesz.
trochę, to jest naprawdę denerwujące, taka duża ciężarówka, a zachowuje się jak dziecko normalnie, no, stanie sobie i o, dobra, jedziemy na most, którego nie ma. Okej, nie taki był plan. Panie kochany. Ciekaw jestem, czy ja się tu zmieszczę w ogóle koło tego drzewka. Ale na pewno spróbuję. A poza tym, nie wiem, czy chyba nie. Nie tą ciężarówką tu przejeżdżałem, bo z tego co pamiętam, to nie miałem żadnych, ale to żadnych problemów z przejechaniem. A tymczasem tutaj, i owszem, a może spróbujmy bokiem się tu zaczepić. Okej. No dobra, chciałbym się wyciągnąć teraz, skoro nie bardzo się jednak mieszczę. Tutaj chyba nie mamy problemu z brakiem mocy, tylko... O Jezus! Kamero! Może tak? I tak, okej. Dobra, nie ma mostu, więc poziom wody może. Okej, aha. Tak. Ja się zahaczę na tej choince, ale skręcam w drugą stronę. Może jakoś się przeciśniemy. To musiała być inna ciężarówka, bo nie pamiętam, żebym miał aż tyle problemów z nim. A, tak, tak. Jesteśmy na drodze, więc powinno być dobrze, a nie do końca jest. O, na prostej drodze nie dał rady jechać. Oj. No dobra, myślę, że trzeba jednak się pochylić nad faktem, że ta ciężarówka jeszcze póki co jest chyba za słaba do tego wszystkiego, co z nią próbuję robić. A gdzieżeś się zaczepiła, ciężarówko? Tutaj
Myślę, że kluczowy jest zasięg wyciągarki, bo spokojnie Chevrolet by przejechał, gdyby miał się czego złapać. A okej. Okay. Zwolnij. No, mogę się złapać Chevroleta, ale to chyba. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Okej, okay, jedź. Okej. Okay. O! O! Cokolwiek? No dobra, spróbujmy się przeciągnąć trochę w bok. Chyba będziemy się musieli złapać Chevroleta. Co prawda raczej go do siebie przyciągnę niż on mnie, ale... no nie zupełnie o to chodziło. Ale dobra. Teraz myślę, że może jak go trochę... A zaraz, może by się od tyłu złapać za to coś z przodu. Okej. Okay. Zawsze ci to bliżej brzegu. Co prawda wciąga mnie na głębię. O, ale tu mamy coś, czego możemy się złapać. Okej. No, już prawie. Jeszcze zaczęło padać. O! Czemu? No, tu się chce złapać. Spojrzałem teraz na zegarek i myślę, że troszeczkę już długi film się robi. Ach, jeszcze tylko wydobędę Chevroleta, bo to chyba jednak nim będę dalej eksplorował. Sięgam do niego? Nie całkiem. Stój. Okej. Okay. Włącz silnik. Włącz silnik w Chevrolecie. Dobra, minimy tą przyczepę. Ha, albo nie minimy, bo się zakopałem. Dobra, okej. Okay. Myślę, że zmienimy. No, zmień pojazd na Chevroleta. No i teraz rzut oka na mapę. Jak daleko jesteśmy od wieży? Myślę, że dotarcie do wieży to będzie dobry moment. Ok. Właściwie z właściwej strony jest ta wieża. Nie zakopujemy się, proszę. Oh, no! No tak, ale jakby nie patrzeć, to
pojeździe tym moim białym słabeuszem. Chevrolet jest mocarny i ma mnóstwo pała. Ale jak to, że ja tej wieży nie od... nie odkryłem, bo się przewróciłem przed samym punktem. I właśnie zaraz zrobię coś podobnego. Okej. Obserwacje i modyfikacje. Muzyczka, pomijamy. Okej, dobra. Odkryto nowy cel. Rzutowka na mapę. Co my tu mamy? Modyfikacje, może silnik? Dobra, mówiłem, że wieża będzie końcem odcinka, ale nie będzie. Jedziemy na przełaj, bo nie widziałem drogi tam, tak czy owak. No, przełaj nie wygląda jakoś strasznie źle, więc okej. Tak. Co my tu mamy? Okej. Pokaż listę pojazdów. Ford. O, nie mam Forda CLT. Okej, ale może sobie go kupię. Dobra, mapa. Co my tu mamy jeszcze w zasięgu? No cóż, myślę, że w następnym odcinku ta wieża i ta wieża, ale w tym to już wszystko. Następny być może jeszcze dziś albo jutro, no, w każdym razie. Do zobaczenia.